Wyspy wulkanów emitują średnio 300 milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Przypomnijmy jednak, że w wyniku działalności człowieka do atmosfery wydostaje się 10-krotnie więcej tej szkodliwej substancji. Innym naturalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest wietrzenie skał, pożary lasów i stepów oraz wyładowania atmosferyczne. Do naszej atmosfery śladowo przedostaje się także pył kosmiczny.